Dzisiaj Wam opowiem o twórczości Wilhelma Sessnera. Tak jak Kamila już powiedziała, to jest artysta z naszej kolekcji, bardzo ceniony współcześnie twórca. No i tematem naszego wykładu jest, dzisiejszego małego wykładu, jest to, dlaczego współczesny obraz nie imituje rzeczywistości. Oczywiście to jest takie bardzo dziwne w pewnym sensie pytanie, bo od razu wprowadza nas w taką przestrzeń, że możemy na przykład zapytać, czym jest ta rzeczywistość, czym jest imitowanie rzeczywistości. Każdy to pewnie będzie rozumiał inaczej, ale pewnie w trakcie tego wykładu właśnie omówimy też takie pojęcie rzeczywistości, realności, czym, jak to w ogóle rozumiemy. No i tak, takim kluczową figurą dzisiejszego spotkania jest Wilhelm Sessner, ale oczywiście rozpoczniemy jego twórczość w kontekście historii sztuki światowej. To są przykłady, które wybrałam do pokazania Wam tak na początku prac Wilhelma Sessnera. Tak jak już wspominałyśmy z Kamilą, że to jest artysta, który jest szczególnie ceniony na świecie. Nie tylko tak po prostu lubiany i ceniony, tylko też ceniony w sensie finansowym i zakupowym. I chciałabym Was poprosić o wpisanie w komentarze, tutaj w czacie, takich jakichś przypuszczeń, dlaczego on jest taki wyjątkowy i dlaczego jest właśnie aż tak bardzo ceniony dzisiaj. Myślę, że to nie jest takie oczywiste na pierwszy rzut oka. Będzie super, jeśli będziemy mogli w końcu, jeśli nam zostanie czas, będziemy mogli omówić właśnie tą kwestię, bo to jest bardzo ważne też dla zrozumienia sztuki współczesnej, to, że bo wokół sztuki współczesnej jest jakaś taka aura wybudowana bardzo niesłusznie, takiego niezrozumienia i jakiegoś takiego dystansu, takiej dziwności. A tak naprawdę myślę, że nawet jak wpiszecie te swoje skojarzenia, to wyklaruje się nam jakiś taki obrazek, że z tą sztuką nie trzeba obcować w taki sposób zdystansowany, że ona właśnie powinna być traktowana jako taka zapraszająca do dyskusji, do refleksji i wcale nie potrzebujemy jakiejś takiej specjalnej wiedzy, żeby to rozumieć. A to, co na przykład dzisiaj będziemy omawiać, to jest taka już bardziej wiedza pogłębiająca pewne zagadnienia i taka już wprowadzająca nas na taki poziom gry z naczyniami. Ale tak jak mówię, wcale nie musi tego być przy rozumieniu sztuki. No i mogę Wam podpowiedzieć, jeśli chodzi o właśnie o to, dlaczego są tak cenione te obrazy, jeśli chodzi o to pytanie, o które proszę na odpowiedź, no to mogę Wam podpowiedzieć, że w każdej epoce historycznej pojawiają się malarze, artyści, twórcy, którzy w jakiś sposób tę rzeczywistość przedstawiają, powiedzmy, tak, jak ona się odczuwa, albo jakąś taką specyfikę tego momentu historycznego. I co myślę, że dzisiaj bardzo dobrze zobaczycie. Więc każdego twórcę, twórczynię trzeba odbierać i próbować zrozumieć, wychodząc z tego właśnie punktu historycznego, w którym dane dzieło powstało i w którym rozwijała się jej twórczość. Wtedy jest nam o wiele łatwiej zrozumieć znaczenie tych prac. A tak teraz zbliżając się właśnie bardziej do Wilhelma Sessnera, no to właśnie nie przypadkowo go wybraliśmy, bo to jest jeden, tak jak widzicie na slajdzie, napisane, że to jest jeden z najdroższych polskich malarzy obecnie. I ten triptyk, który widzieliście na poprzednim slajdzie, Palące dziewczyny, był sprzedany za 465 000 dolarów w 2008 roku na aukcję. To było do tej pory, to jest wspominane, jak się czyta jakieś artykuły o sprzedażach polskiej współczesnej sztuki, no to jest wspominane jako takie totalnie no takie wielkie osiągnięcie i taki hit. Możemy oczywiście, nie mamy tutaj miejsca dzisiaj w naszym wykładzie na to, żeby się zastanawiać, dlaczego takie kwoty, a nie inne, bo to jest całe wielkie zagadnienie tego, jak funkcjonuje rynek sztuki. Często jest ten rynek sztuki i w ogóle te sprzedaże, z nich się robi takie żarty i
nie postrzega się tego poważnie i często są, oczywiście można też tak to postrzegać, ale często słyszę się takie przypuszczenia, że artysta ma jakieś układy, że ma jakieś, że jest jakiś taki właśnie tajemniczy powód, jakieś znajomości, dlaczego właśnie pojawiają się takie cyfry, no bo ludziom po prostu nie mieści się w głowie, że są właśnie aż, że pojawiają się aż takie kwoty przy sprzedaży dzieł. Ale na pewno nie będziemy zgłębiać się w temat rynku sztuki, bo to jest osobne zagadnienie, tak jak powiedziałam, ale na pewno właśnie tutaj wypisałam małą, taką bardzo skrótową listę muzeów kluczowych, światowych, w których się znajdują dzieła Wilhelma Sesnala. I myślę, że już tutaj widać, że to jest i Centrum Pompidou w Paryżu, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Tate w Londynie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku, Guggenheim i tak dalej. To jest bardzo krótka lista w porównaniu z tym, jak wygląda rzeczywistość, ale widać, że to nie może, że decyzje nie są podejmowane przez jedną albo nawet dwie, trzy, pięć, dziesięć osób, tylko jak już ktoś zaczyna być ceniony, tak najpierw artysta zaczyna być ceniony na poziomie lokalnym, krajowym, też ceny są adekwatne do tego. Ale jak już artysta zaczyna być, albo artystka zaczyna być cenieni na takim rynku międzynarodowym, to też właśnie często jest połączone z tym, że zawsze w zasadzie, z tym im więcej kolekcji takich publicznych zakupuje dzieła artysty, artystki, no to tym bardziej te ceny wzrastają. A te zakupy do instytucji międzynarodowych są związane też z tym, że po prostu coraz więcej ekspertów, ekspertek działa świata sztuki doceniają te dzieła, widzą w nich coś wyjątkowego, no i właśnie w taki sposób przez taką aprobatę osób dzieła zaczynają być aż tak bardzo znane, artysty zaczynają być aż tak bardzo cenne. No i tutaj właśnie przyszliśmy do takiego momentu, kiedy widzimy prace, które się znajdują w kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING. Jeden z obrazów jest za mną. To są obrazy, które powstały tak naprawdę na początku twórczości Wilhelma Sosnala, czyli pod koniec. Stronie jego twórczości, którą jest malarstwo. No i tak. Przejdziemy może już do opowieści historycznej. Jak takie, a nie inne obrazy są tak bardzo. Tak jak sobie tutaj czasem w fundacji rozmawiamy w ogóle z ludźmi w świecie sztuki, no to często słyszymy od ludzi niezwiązanych ze sztuką, że ta sztuka współczesna jest rozumiana jako takie dziwactwo, coś takiego, nie wiadomo o co chodzi. Bo sztuka w takim potocznym rozumieniu często jest kojarzona z malarstwem, z obrazami bardzo realistycznymi, przedstawiającymi konkretne ze szczegółami. No i myślę, że Jana van Eycka z XIX wieku jest takim przykładem tego, co jest tak potocznie rozumiane jako ta sztuka, taka sztuka z wielkiej litery S. Ale muszę zaznaczyć od razu na początku, że to właśnie to takie skojarzenie odnosi się do konkretnego momentu w historii, tak naprawdę nie tak długiego, bo to tak między XV a XVIII wiekiem. Kiedy pojawiają się takie właśnie bardzo realistyczne, no ale właśnie, co to znaczy realistyczne? Realistyczne to najczęściej jest tak rozumiane, że właśnie te postacie są przedstawione tak jak tutaj na tym obrazie, czyli widzicie tutaj każda fałdka, każdy loczek, wyraz twarzy, wszystko jest przedstawione tak, jak gdyby te postacie teraz miały wyjść z płótna i dołączyć do nas. Jedyne, co odróżnia ludzi, to tak naprawdę są ich ubrania. A tak to jest po prostu, wygląda to tak, jakby było to prawie że przedstawione, sfotografowane. No ale zastanówmy się, bo to, co widzimy, w ogóle ten obraz to jest część ołtarzu w Gandawie, który przedstawia konkretną scenę, to jest
scena adoracji mistycznego baranka, scena biblijna. I mimo tego, że właśnie wszystko wygląda tak bardzo zbliżone do rzeczywistości, tak naprawdę cały obraz ma wydźwięk bardzo symboliczny. Każda postać, którą tu widzimy, każdy przedmiot, gest, układ ciał, układ przedmiotów jest związany z, ma znaczenie symboliczne. I oczywiście religijne, bo to jest część ołtarza, ale tego typu obrazy możemy też oglądać jakby z osobna i traktować właśnie jako, w pewnym sensie jako osobne dzieło sztuki, bo ona jest, ta kompozycja jest zamknięta, jest początek i koniec tej historii, to wszystko się dzieje tutaj na obrazie. I tak naprawdę ta rzeczywistość to jest w pewnym sensie tylko pozór, no bo cała historia jest historią biblijną, wszystko ma znaczenie symboliczne i taki zabieg właśnie przedstawienia tego jako czegoś, takiego wydarzenia bardzo realnego, jeszcze do tego proszę zauważyć, że tutaj ludzie nie są ubrani jak w tej postaci bliskowschodnie, biblijne, tylko to są osoby ubrane właśnie tak, jak się ubierali wówczas ludzie współcześni Wanejkowi, malarzowi. Czyli ten zabieg przedstawienia tego w jak najbardziej realistyczny sposób tak naprawdę ma na celu doniesienia tej historii, która się dzieje na obrazie i takiego jak najbardziej realistycznego przedstawienia czegoś, co, co się wydarzyło kiedyś, albo może się nie wydarzyło, nie wiadomo. Ale jak patrzymy na to, szczególnie wyobraźcie sobie, że pochodzimy do kościoła, bo też mogę powiedzieć, że te obrazy były trochę tak traktowane jako książka, że można to odczytać, no bo też wiele osób wtedy nie umiała czytać, nie miała dostępu do pismiennictwa, więc taka osoba, która chodziła do kościoła, mogła przeczytać te znaczenia i ten rozwój historii z obrazem, jeśli oczywiście miała do tego też predyspozycję i znała tę historię. Więc to jakby zbliżenie do rzeczywistości tak naprawdę ma taką funkcję, żeby zbliżyć tą historię do rzeczywistości. Drugi obraz, który tak wydaje mi się, że właśnie mówi o tym, jak ludzie najczęściej kojarzą sztukę i malarstwo, to jest już zupełnie inna historia. To jest koniec XVIII wieku, francuski malarz Fragonard przedstawia kobietę na huśtawce. Oczywiście to wygląda też właśnie tak, jakby tak jakbyśmy tam po prostu uczestniczyli w tej sytuacji. To jest bardzo przedstawione tak właśnie realistycznie, ale realistycznie w takim sensie, że jeśli się zastanowić, dla kogo to jest, dla kogo ta sytuacja jest taką realistyczną, dla kogo, kto mógł w ogóle w takiej sytuacji uczestniczyć, no to ludzie przybliżeni do dworu, arystokracja, monarchowie i tak dalej. Czyli ta realność, ta rzeczywistość jest tak naprawdę rzeczywistością bardzo wąskiej grupy ludzi i też funkcją takiego rodzaju malarstwa była bardziej dekoracja, takie cieszenie oka z powodu bardzo, bardzo takiego bardzo dobranych kolorów, pięknego ułożenia tych fałd. To takie obrazy się pojawiały na dworze, w domach arystokracji i miały być jakimś pretekstem do rozmowy, takiego cieszenia oka i utwierdzenia własnego statusu społecznego. Nikt inny raczej nie miał dostępu do tego rodzaju obrazów i miało to być oglądane przez te same osoby, tak naprawdę, które są na tych obrazach przedstawione. I jeśli teraz popatrzymy i porównamy te dwa obrazy, to tak też na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma jakiejś takiej wielkiej różnicy z dzisiejszego punktu widzenia. Też widzimy ludzie, też są przedstawieni bardzo tak realistycznie, ale już właśnie ten obraz Courbet przedstawiający kamieniarzy powstał mniej niż 100 lat po obrazie, który widzieliśmy na poprzednim slajdzie, a w historii malarstwa pojawienie się tego typu przedstawień oznaczało rewolucję prawdziwą. Dlaczego? No to przede wszystkim dlatego, że są tu przedstawione postacie, które są po prostu biedne.
Czyli takie, tacy zwykli ludzie pracujący, wykonujący pracę fizyczną, coś takiego było nie do pomyślenia wcześniej, chyba że ta praca była pokazywana w jakiejś właśnie takiej, w jakimś takim kontekście też nawiązującym do wydarzeń religijnych, kultu, no ale wtedy to musiało być też podporządkowane właśnie bardzo konkretnej kompozycji i tak dalej. Jeśli się przyjrzymy dokładnie temu obrazowi, no to widać, że tutaj już artysta bardziej gra z tym, z kompozycją, z liniami, z kreskami, z użyciem farb. Zaczyna to być takie gdzieś bardziej takie zabawowe, gdzieś są jakieś niedociągnięcia. Już ten obraz nie musi być aż tak właśnie pieczołowicie zrobiony, że się wydaje, że patrzymy po prostu przez okno i widzimy świat na zewnątrz. Może takim najlepszym i najłatwiejszym do zrozumienia skojarzeniem będzie porównanie tutaj dwóch obrazów. Jeden po prawej stronie to jest też właśnie obraz Gustava Courbet przedstawiający pogrzeb w Urnę we Francji, a po lewej stronie widzimy XVII-wieczny obraz Caravaggio. I obydwie sceny przedstawiają po prostu pochówek, tylko że po lewej stronie to jest złożenie Jezusa do grobu, a po prawej stronie to jest pochówek zwykłego człowieka, po prostu taki, tak naprawdę nie znamy kogo. I właśnie w momencie, kiedy powstał ten obraz Courbet, on wywołał prawdziwy skandal wśród jego odbiorców na salonach. Był bardzo poczytany i bardzo dużo się toczyło dyskusji dookoła tego obrazu. Wydaje się teraz, no dlaczego? A powód był taki, że ludziom było bardzo ciężko zaakceptować to, że i to było takie wręcz skandaliczne, to, że w ogóle obrzęd pogrzebu może być przedstawiony jako coś, co się dzieje tak po prostu w rzeczywistości naszej, w codzienności, że to jest takie wydarzenie właśnie ziemskie, zwykłe, ludzkie, a nie wydarzenie jakieś wzniosłe, dotyczące wybranych osób, najczęściej właśnie takie już nawiązujące do tego, co się dzieje w niebie. Czyli ta świeckość obrazu i taka właśnie w pewnym sensie banalność, takie sprowadzenie wydarzenia takiego jak pogrzeb do takiego banału wywołał wielki niepokój, wielkie oburzenie. Też jeśli porównamy te dwa obrazy, no to widać, że po lewej stronie w przypadku Caravaggio kompozycja jest bardzo też pieczołowicie zbudowana. Jest to, jak te osoby stają, jak układają ciało, te wznoszone w górę ręce ludzi i tak dalej, to wszystko się układa w taką kompozycję, która, że każdy element dopełnia inny element. Nie ma tu przypadkowości, to jest tak naprawdę kalkulacje wręcz matematyczne są, były wykorzystane przy budowaniu takich obrazów. I tu nie ma miejsca na przypadek, jest tylko właśnie symbolika i konkretne kanony. Mimo, że oczywiście malarze eksperymentowali, ale ten sposób eksperymentowania i to, w jakich obszarach można było eksperymentować, był bardzo ograniczony. No to w przypadku Courbet takie oburzające było też to, że postacie są ustawione w dowolny sposób, że ta kompozycja się nie układa, nie trzyma, że jakiś taki właśnie wywołuje niepokój, że i to był taki, można powiedzieć, moment przełomowy, rewolucyjny w historii malarstwa. Tak naprawdę Courbet to jest przedstawiciel realizmu w sztuce, czyli takiego nurtu właśnie, który, można powiedzieć, on był jednym z założycieli albo osób początkujących. I ten realizm jest rozumiany jako bardziej, jeśli chodzi właśnie o treść, niż jeśli chodzi o sposób przedstawienia, bo no, widzimy to bardzo dobrze, że akurat to, jak przedstawione są postacie, no to już zaczyna być takie wręcz mniej realistyczne, bo chodzi tutaj nie o to, żeby przybliżyć, bo to jest wręcz za bardzo realistyczne, jeśli chodzi o treść, tak to było rozumiane, więc już samo pociągnięcie pędzli nie musi być takie dokładne. Ta rzeczywistość, ten realizm jest w tym obrazie czymś innym. No i takim już można powiedzieć apogeum
w takim przedstawianiu banalności codzienności osiągnęli impresyjne miejsce. Tutaj też jest przedstawiony jeden z początkujących takich obrazów, które były początkiem całego nurtu z impresjonizmu, czyli obraz Claude'a Monet, nazwany właśnie Impresja. I w tym nurcie było dla malarzy tego nurtu było ważne właśnie przedstawienie. Totalnie już nie jest ważne, żeby przedstawić jakieś wielkie wydarzenia. Bardziej oni się skupiają na takich banałach, jakieś scenki rodzajowe, przypadkowe osoby. Tutaj jak widać, ktoś tam płynie na łodzi, nie jest ważne kto, nie jest ważne kiedy to się wydarzyło, to nie jest jakieś kluczowe historyczne wydarzenie. Bardzo ważne się staje samo płótno. Właśnie ten obraz jako obiekt, jako przedmiot, na który nakładamy farby i te farby między sobą się łączą, zaczynają między sobą współgrać i to odzwierciedlenie rzeczywistości zaczęło być bardziej rozumiane jako właśnie taka, na przykład bardzo ważne były dla impresjonistów na przykład iluzje optyczne, że jak się podchodzi do obrazu, to się wydaje, że te ruchy pędzla były dość chaotyczne, ale jak się odejdzie na kilka metrów od obrazu, to te kreski i pociągnięcia pędzla się łączą i wydaje się to wręcz takie bardzo realistyczne, więc to, co się, ten realizm jest bardziej właśnie w treści, treść jest taka banalna, ale to, co się dzieje już na płótnie, jest rozumiane jako, płótnie jest rozumiane jako coś osobnego, że nie musi być to, nie musi to mieć jakąś funkcję, tylko może być po prostu oglądane dla przyjemności, dla zabawy oka albo dla jakichś takich rozważań nad tym, jak właśnie, jak malarstwo funkcjonuje, jak ono jest tworzone. No i tak naprawdę tak naprawdę w samym momencie, kiedy się pojawia impresjonizm, pojawiają się takie trzy kluczowe też figury w malarstwie francuskim, jak Paul Cézanne, Paul Gauguin i Vincent van Gogh. Myślę, że doskonale kojarzycie tych malarzy, albo przynajmniej na pewno kojarzycie Van Gogha. I to jest taki moment, kiedy tak naprawdę każda z tych postaci zapoczątkowała jakąś nową, jakąś inną, tak, jakiś inny nurt w sztuce. Nie będziemy się skupiać, tylko chodzi o to, że po prostu już historia malarstwa nie jest taka budowana historycznie jako jedna opowieść, w której jeden nurt wychodzi z innego, tylko zaczynają się eksperymenty na różnych eksperymenty przez różne osoby prowadzone i powstają różne nurty w sztuce, nie do końca, nie zawsze związane ze sobą. I to podaję przykład, nie będziemy oczywiście się skupiać tak chociażby z powodu tego, że tych nurtów już na przełomie XIX do XX wieku powstaje bardzo dużo, ale tu jest bardzo ważny dla zrozumienia twórczości Wilhelma Sassnala moment i nurt zwany futuryzmem, który to jest jeden z nurtów awangardy, o której będziemy mówić w kolejnych wykładach w ogóle, co to jest awangarda i co wniosła do rozumienia sztuki, ale to jest futuryzm, którego przedstawiciele, przedstawicielki dążyły do tego, żeby przedstawić nowoczesne technologie, ruch, właśnie to, jak się zmienia świat. I tu możecie zobaczyć, co jest bardzo, chyba widać w tych obrazach, że w ten cały ruch, technologie, rozwój samochodów, techniki jest pokładana wielka nadzieja. To wszystko jest pokazane, takie, wręcz czujemy dynamikę, wręcz czujemy, że te pojazdy gdzieś tam pędzą do nowego świata i trzeba zaznaczyć, że no właśnie sztuka zawsze reaguje na to, co się dzieje w świecie. I po rewolucji przemysłowej oczywiście też się zmieniła sztuka, no bo pokazujemy inny, nowy świat. I to przeskoczę do, bo to jest mniej więcej moment właśnie awangarda i początek pierwszej połowy XX wieku, kiedy sztuka zaczyna być coraz bardziej związana z filozofią, z myślą społeczną. Zaczynają się te światy przecinać i ze sobą istnieć w takim dialogu. Tu chcę wspomnieć taką kluczową książkę Jeana Baudrillarda o symulakrach i symulacjach.
To pojęcie symulakrum zostało wprowadzone, żeby określić to, jak funkcjonują przedmioty i też postacie we współczesnym świecie. Chodzi o to, że teraz myślę, że bardzo teraz dobrze to rozumiemy, mimo że książka już jest napisana dobrych kilkadziesiąt lat temu, ale teraz to jest jeszcze bardziej zrozumiałe w epoce internetu, że często rzeczy, które widzimy, które nas otaczają, albo jakieś treści, to są po prostu kopie, które nawet nie odnoszą się do konkretnego oryginału, że to są zdublowane, podzielone rzeczy, ale nie ma już takiej idei tego, że był jakiś pierwszy wzorzec tego. Więc tak naprawdę w pewnym sensie żyjemy w takiej rzeczywistości, gdzie jest wiele kopii, ale nie ma wiele takich sztucznych, jeśli tak to upraszczyć totalnie, że jest wiele sztucznych jakichś rzeczy, ale nie wiadomo, gdzie jest ta prawda. I co prawda prace Andy'ego Warhola, którego też na pewno wszyscy kojarzycie, powstały trochę wcześniej niż tamta książka, no ale bardzo doskonale odzwierciedlają tą ideę. Na przykład właśnie taka fascynacja to jest praca, która powstała, dyptyk poświęcony Marilyn Monroe w roku jej śmierci. Jest on bardzo dobrze odzwierciedla właśnie tą ideę, że na przykład Marilyn Monroe jest kluczową postacią dla kultury amerykańskiej albo światowej, ale czy ona istniała, czy ktoś ją widział? Jest dużo spekulacji też na temat tego, kim właśnie są celebryci. I tak naprawdę ktoś albo ktoś, kto jest bardzo znaczący dla nas jako taka postać kultowa, jest czymś totalnie ulotnym i funkcjonuje najczęściej widzimy na ekranie albo w gazetach, ale raczej jest często mała szansa, że zobaczymy taką postać, szczególnie jeśli to są już postacie, które zmarły. Nie ma możliwości takiej fizycznego obcowania się w tym czasie, kiedy te obrazy i wizerunek tej osoby jest powielany i dalej jakoś bardzo wielbiony. To też pewnie jest bardzo znany seria obrazów puszki z zupą firmy Campbell. I to właśnie ta zupa Campbell była potraktowana jako taki symbol kultury, czasu. Myślę, że bardziej łatwiej będzie to zrozumieć na przykład puszki Coca-Coly, bo ta zupa Campbell funkcjonowała wtedy w Stanach tak, jak teraz dla nas wszystkich jest Coca-Cola, że to jest też coś, czego nie widzimy bardzo dużo, ale czy jest gdzieś taki pierwszy wzór, kiedy to było wymyślane, nie wiemy. Po prostu jest coś, z czego wszyscy korzystamy i co tak nas jakby ujednolica naszą rzeczywistość. Jest też jednocześnie bardzo symboliczne. No i tu podchodzimy w końcu do pracy snu, ale ja się zaczynam spieszyć, bo już widzę, że przekraczamy czas, ale to wszystko, co było powiedziane wcześniej, powinno nas zbliżyć do zrozumienia twórczości tego artysty, bo tak jak właśnie te puszki przedstawiają totalną, taką błahą, powiedzmy, rzeczywistość, ale która jest w jakiś sposób symboliczna, to prace Sosnala, tutaj wam przewinę, też właśnie się odnoszą do takiej, czasem one przedstawiają jakieś totalnie banalne sytuacje albo przedmioty. Tutaj miałam anegdotkę, już skrócę, ale to na przykład jest przedmiot, który przedstawia taką część samolotu, która spadła na pas startowy, tam gdzie miał startować samolot Concorde na lotnisku Charles de Gaulle i spowodowała to tragedię i śmierć wielu osób. A ten samolot Concorde to był taki cud technologii, w ogóle powinno to było być takim, to było traktowane jak taki właśnie faktycznie cud, który łączy kontynenty w bardzo szybki sposób. I taka błaha rzecz spowodowała taką tragedię. I właśnie Sassner się skupia na takich elementach, które są bardzo ważne dla historii, ale które są na tyle błahe, że wręcz ciężko jest przypuścić, że mieli taką rolę i takie znaczenie dla wydarzeń historycznych. Często tylko po tytule obrazu możemy dowiedzieć się, że dzieje się tam coś niepokojącego. Na przykład tu ewidentnie artysta nawiązuje do tematu zagłady, ale nie wiemy, co się dzieje w tym lesie. Też właśnie takie
to bardzo często wraca do tematu zagłady i do też na przykład tutaj jest nawiązanie do komiksu bardzo ważnego Maus o zagładzie Żydów, ale i on po prostu kopiuje i w jakiś sposób odzwierciedla fragmenty tego komiksu, no bo rzeczywistość, którą dzisiaj widzimy, w której uczestniczymy, jest często zapośredniczona przez właśnie, często opowiadana w takiej formie, w formie komiksowej, w formie gazetowej, w formie telewizyjnej, w internecie i często w taki sposób właśnie odbieramy ten świat, w którym żyjemy. Na przykład tu jest przedstawiany moment lądowania na Księżycu i też to takie, ale widać, że nie, artysta nie próbuje przedstawić dokładnie ten moment i te figury, tak odzwierciedlić to jeden do jeden, tylko raczej to jest taka jego refleksja, tak wygląda to, jakby on namalował to z pamięci, z jakiegoś obrazu, który zobaczył kiedyś w gazecie i tak po prostu próbował odtworzyć tamte wydarzenia, ale nie skupiając się tak na szczegółach. No i proszę zauważyć, że to obraz był namalowany gdzieś około 40 lat po samym wydarzeniu, więc można tutaj odczytać taką z jednej strony nostalgię do takiej wiary ludzi w tamtym momencie w to, że lądowanie na Księżycu zmieni naszą rzeczywistość i coś do niej wniesie takiego wielkiego. A z drugiej strony właśnie widać, że w pewnym sensie jest nostalgia taka pozytywna, w pewnym sensie jest jakiś ta rzeczywistość może nas zawiodła. Zupełnie jest inaczej tu to przedstawione niż w obrazach futurystów, które widzieliśmy, które są pełne nadziei. No i to jest drugi obraz, na tym już będziemy kończyć, obraz naszej kolekcji, który też przedstawia taką sytuację, którą moglibyśmy zobaczyć gdzieś w gazetach. Nie wiadomo, czy to jest wielkie wydarzenie, czy to jest jakieś takie błahe, codzienne wydarzenie. Artysta właśnie gra z taką narracją tego, co jest banałem, a co jest czymś wielkim, bardzo znaczącym dla nas dzisiaj. I też właśnie gra z tym, w jaki sposób my odbieramy i gdzie widzimy te obrazy. Już myślę, że tutaj jeszcze mam inny obraz Sosnala i myślę, że już na tym mogę skończyć. No to dziękuję za uwagę i zapraszam Was na kolejne wydarzenia.